Siemano, siemano, jestem Wartes, witajcie w kolejnym odcinku Minecrafta z żoną. Cześć, Ula. Cześć. Słuchajcie, od kiedy tutaj włączyłem save'a, od kiedy tutaj stoję, cały czas mam najazd zombiaków na miejsce. Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje. Zaraz zobaczymy, ile będę miał tych... Ile mięska będę miał. 14 mięska zombiaków. Cały czas z góry spadają, tutaj schodzą. W ogóle... A ja mam jedną pochodnię tylko. Po co ci więcej? Ja nie wiem. Dobrze mnie słychać? Bo zmniejszyłam gaina właśnie. O wiele gorzej cię słychać, tam wtedy było lepiej. No ale wtedy było ciebie słychać też. A chodzi mi o to, że cię nie będzie w ogóle słychać na nagraniu. B. Dałem sobie specjalnie mikrofon bliżej, żeby siebie nie słyszeć. Mówić ale... ciszej. Widziałam, że łapię. Halo? To wiem, to inaczej zrobię. Dobra, nie, może być. Po prostu Minecrafta dam na 5% i będzie cacy. Ja to wyrównam. Dobra. I poprzedni odcinek zakończyłem, słuchajcie, gdzieś tak, że wyszedłem tutaj, gdzie kopaliśmy ostatnio, a ten ametyst cały. Nie pamiętam dokładnie, z którego miejsca wyszedłem, ale się wykopałem tutaj, tak patrzę, o, tutaj byłem. Także nie musiałem się tutaj w sumie zawracać po tych całych złych tunelach. Może tutaj? Tak, tutaj zakończyłem poprzedni odcinek, się wykopałem, bo tutaj widzieliście, że była ostatnia dziura, tak wyszedłem, patrzę się i tak, o, ja tutaj byłem, no. Także tutaj mamy z bańki trochę wracanie i ja faktycznie wtedy chyba schodziłem stamtąd z góry. Albo tutaj? Nie wiem. Generalnie mamy tripa. No i ten, słuchajcie, jeśli wam się podoba ta seryjka, a widzę, że cały czas jakieś takie zainteresowanie lepsze od innych serii jest, to wiecie, zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, dzięki wielkie za to. Link do Uli oczywiście macie w opisie. O, miałem szkieleta na plecach. No, także wszystko jest. Creeper mi wybuchł. Dobrze ci tak. Mały zombiaczek. O nie. Wydostał? Dobra, okej. Okay. Co do mnie strzelasz? Nie człowieku. Chill, bomba. Dobra, może przetrwam te nierówne walki tutaj, w tym miejscu. Mało HP. Muszę, możesz się tepnąć, prawie, bo... Mogę? Teraz wy szkielety macie jakiś problem z osobowością. Z agresją, o. Bang. Creeperzy pomagierzy. Dobra. I trochę żelaza tutaj znalazłem, jak wyszedłem. Nie wiem, czy on już od przypadkiem nie wybuchł. No nic. Kapię sobie to żelazo. Pięknie. Na którym poziomie są diamenty teraz? Minus 50. W wielkich cave'ach najlepiej. Jak tutaj się kręcię, bo żadnego takiego wielkiego cave'a oprócz tego, w którym jestem, nie znalazłem, ale jestem za wysoko. Kojarzysz takie wielkie te... Tak. No. Wyszedłem, tutaj byłem w ogóle w tym miejscu. O, lapis dla żuli. Biorę. O, więcej. No co? No god damn. Chill, człowiek. Znaczy nie człowiek. Aha, trafił. Uff, co za bot z niego. No ładnie. Redstone. Na razie sobie podaruję. Idę gdzieś, tylko nie wiem, czy idę w miejscówki, gdzie ostatnio byłem. Zobaczymy. Tak to jest, tak się robi zapas, a później się wraca i... I weź tu rozpoznaj jaskinię. Love mi się psuje. Jakieś żelazo w sumie mam przy sobie. Nie mam... Gdzie będę miał jak przepalić w razie czego. God damn. O, tak, on się wydarł na maluchy. Weszli koło niego. No jak oni mogli.
koło Batmana przejść. Gdzieś się wkopuje. Widzę lawę. Ja znalazłam gigaczat rudy węgla. To nice. Beskidy, czy mają bez skurcze? Z drewna poszedłem. A, bo bułka jest na drapaku i Batman jest na drapaku. Aha, już drama wielka. Tak. Okej. Okay. Dobra, giga czat ruda węgla to było 63 węgielki, tak powiem. O kurde. Mówię giga czat. No to faktycznie, faktycznie. Czy to jest deep slate, to ciężka sprawa. O, uspokoić lawę. Mam kopalnię, w której nas nie było. Okej. Bo ja kopię dziurę. Mhm. Jakąś lawę, ona coś na pewno ukrywa. No ładnie sobie postawiłem pod ziemią. Tutaj zdecydowanie nic więcej nie znajdę. Nie mam też za bardzo czym się teraz spiąć. Sobie wszystko wykorzystałem tutaj. Też tego. No to się tepnij i ja mam wyjście do domku. Mhm. Bo X-raya zrobiłem. Obrzydliwe. Nie, bo wykopałem jeden bloczek, a tu nagle redstone i tak ooo, pana dostanę. Gdzieś masa tych masę mobków. I możliwe, że jestem obok. Teraz zostaw moje stopy. I możliwe, że jestem obok jakiejś wielkiej. Chwila, momencik. Żeś popsuł. Znalazłem spawner. O! Się wkopać od dołu w skrzynki. Żeby spawnera nie psuć. I też, żeby się nie naparzać. Tylko muszę taką skrzyneczkę namierzyć. Ale oni beczą, halo. Po prostu zrobię odświeżenie czanków. Nie, na tym nie widać skrzynek niestety. Cheater. Jaki cheater? Wykorzystywanie gry. No i zrobi ci tak. Widziałem małego zombiaczka. Bo tu jest cała opuszczona kopalnia, ja pierdzielę. Nic nie widzę. O, kipol mi się skończył. Kipol? Kipol. No. A, w tę stronę. Ale odjazd. O, dobrze było. Nowy kot. Jest. Słucham? Nawonacji jest. Oki. Dobra, mam masę kości, jakiś chlebek. Mam siodło. Nice. I żelazo, bitrocicy. I dwie płyty. Jakieś nowe chociaż? Nie wiem. Skat i trzynastka. To chyba nie. Mhm. Kika. Zastanawiam się, czy jest jeszcze jakaś tutaj skrzynka. To zrobię tutaj super specjalną operację specjalną. I craftingu też nie mam przy sobie. Bułka! Zostaw kabel od internetu, Wajzo! Masz. Użyracze kabli.
Tak zwane łajzy. Łajzy. Gad więzienny wszedł mi tutaj. X-Bing. Dobra, może bym coś zjadł? A po co? Daj mi światło. Tylko jedna skrzynia była. Dobra. Tutaj przymykam. Nie wiem, zapisywać kordy czy coś? To mogę screena zawsze zrobić. Myk. Już bardzo. Ulubiony screen. To co, tapać do ciebie? No. Okej. Hej. Dobry. A gdzie ty jesteś? Kodami do góry i będziesz w piwnicy. O to ci chodziło? Pewnie tak, ale już schodzę zobaczyć. Na szczęście, ziomek. No tak jakby, tylko chyba za wysoko, bo teraz też podobnie byłem. Ale zawsze może coś się zrobić. Zrzuć tę pochodnię. On nie będzie świecić, jak ją zrzucę. Chyba, że masz shadery, które tak oświetlają. No. Mord. Moje niestety nie są takie sprytne i teraz nic nie widzę. Wróciłeś na rudę żelaza. O, nice. Chcesz, to ja ci dam światełko. No. Bez nas to okrążenie. Oj tam. Poproszę. Przecież ci rzuciłam latarynkę. Aha, okay. O, jak świeci, kurde. Dobra, nice. Właśnie dlatego chciałam, żebyś rzucił pochodnię, a nie latarynkę. No dobra, cacy. Idę ogarnąć ekwipunek, ogarnąć sobie rzeczy. Kurcze, się pozmieniało tutaj. A, bo ty nie widziałeś jeszcze na to. No, w jaskini byłem. O, brawa. O, niebo. Jak dobrze wyjść, żeby zaraz z powrotem wejść. Masz? Idziemy z panka? Tak, ile jest to dobra. Zaraz to nam fantomy wlecą. W jaskini trochę ciężko im będzie. No. Nice. O, tu mój crafting jest. Dobra, nie, najpierw te skrzyneczki, najlepiej tematyczne. Zrzucę ci temy. To z takich bogatych, to jest złoto, to bym do przepalenia dał, ale to nie tutaj. Potrzebujemy więcej skrzynek. Tak, i to poogarniać jakoś lepiej. To wygląda na to, że piwnicę będę musiała powiększyć. A no. Miałem to z mopków, to nie do jedzenia. Właśnie tutaj. No. Jeszcze jest, przepraszam. Na łódce jeszcze jest skrzynka, musisz wejść do łódki i kliknąć E. No taka postawa, dobra. Możesz ją wykorzystać. A mogę. Jadło dodałem do tej na środku. O, dziękuję za pochodnie. Dobra. A żelaza to mam wciół tutaj. No jeszcze się trochę przepala. Było. Przepalało. Dobra, to idę dorzucić. W ogóle zaupdate'owałem sobie shaderki do najnowszej wersji, bo już tamtą to miałem z rok. I w sumie dalej są fajne chmurki, także jest okej. Okay. Mogę całego staka zarzucić, tutaj mogę nie całego staka zarzucić. Do smokera nie mam co zarzucić. Mam wiaderko z wodą, więc będziemy mogli tam na dół zejść. Okej. Okay. Spoko to tutaj?
No, fajnie, fajnie. Jest upgrade gear. To dobre rzeczy. Łeczki na książki. No. A teraz te książki trzeba zrobić. No, dach jest dirta. Sufit w sensie. Nie mamy tych szybkich piecyków? Czy one są gdzieś skąpione? Tam na dole. Wiesz? Bo. A, okej. Okay. Dobra. Trzy sztuki. Okej. Okay. Poprzenoszę tego węgla z góry. Tam tych piecyków. Mi to Tito. I tak nas nie będzie, więc się przepali. Cnie? Cnie. A tutaj taka. Taka. No i pięknie. Jakieś drzwi by trzasną. Okej, okej. Dobra. Gdzieś mam... były jakieś skrastowane już. No a ja jak mam żelazo i jak znajdę patyksy... Znalazłem patyksy... ...by skraftuję więcej kilofów. Ja mam dwa. No. Mam trzy. Trzy. Mi jeden, któremu zostało... Sześć uderzeń. Dobra, Patek sobie w razie czego zostawię. Tak myślałam, że te dynie nie mają tutaj wody. Już wyrosła jedna. Okej. Dobra, co jeszcze chciałem tutaj skikrać? A bo jak się zrzuciłem z itemów, to chciałem na pewno crafting, żeby był. Ja mam trochę drewna przy sobie. Mhm. Gdzieś te dwie kości przeprowadziłem z wyprawy. Brawo ty. Jej. Chlebki się kończą z takich wielkich łowów. Przecież jeszcze są dwa staki siana. Tutaj jest jeszcze halabala, dobra. Trzeba wykorzystać. Ja mam staka chlebków i 30 kotletów. Ja mam 61 chlebków i 31 bacon potato. O, bogactwo. Ej, tu węgielków nie ma w smokerach. No nie ma. Ale tych nie ruszałem akurat. Się musiało skończyć. No. No dzięki. Ja się uśmiałam. Wezmę to drewienko, bo tego jest więcej. Okej, czyli bierzesz jakieś drewienko? Tak, 11 drewna. Mhm. I desek. A ile masz pochodni? Ja mam w sumie 15. Ja nie używam pochodni. No. Chodzę z latrynką. A to w sumie też, ale tak, dobra. To najwyżej się cofnie z wyprawy. Ale właśnie, bo mam 10 latarynek. Mhm. Dobra. Okej. Okay. No ładnie. To idziemy w tripa. Zamknij drzwi za sobą, żeby nic do domu nie wladło. A mamy jakieś wiaderko z wodą? Przecież powiedziałam, że mam wiaderko z wodą. No tak, ale ja nie mam. Ale ja mam. No okej. Okay. O, tu jest ta dziura numer jeden. Którą znalazłam i zombie idzie do mnie. Mhm. To jest taka wysoka dziura. Wągiel. Majny wągiel. To był znak, że wystarczy mi wągla. A co to był za znak? Kilof się popsuł. Aha. To z żelaza. To był taki super serious znak. I co, trzeba sprawdzić tutaj, co się dzieje w tej jaskini. No chyba, że idziemy od razu do tamtej. O, jest dziurwa. O.
To jakie to są korty? Tutaj 16, to w sumie do zerówki by się zbliżało. A może po prostu tą wodę? No tak, też. I postawię tu latarynkę, żebyśmy wiedzieli, którędy. Okej. Okay. Tutaj w sumie już schodzimy w tereny. Tereny poniżej zera. To można by się rozejrzeć, bo tutaj mogłoby coś być. Bo tu schodzi jeszcze niżej. Fajnie. Ale nie porzucaj mnie. Ja nie porzucam. Ale cię zgubiłem. Nie poszłam od wody w lewo. Okej. Okay. Tu jest taka wyrąbana dziurba. Dobra. Taka, że musiałabym moją wodę z powrotem wziąć. O. Od wody w lewo. Pytanie, czy tutaj... Nie, bo to jest za wysoko. To takie... A po takim moście przechodziłaś? Kamienie? Nie. Jestem dosłownie przy wodzie. O. Dobra. Widzę. A tutaj. O to faktyko tak tutaj. Postawiłaś, okej? Okay. No. Mi. Where diamenty. Ale ciemności egipskie tutaj normalnie. Tak mi będzie lepiej. Monitor przestawiony na tryb wrażenia po oczach. Ja sobie musiałam światełko wyłączyć. No. Przetrafiony. Kolejny Błażej. I a, pięknie. Patrz. Nic tu nie ma, wracam na górę. Kulowali nas na Diaksa. Nie to pewne. Pająk. Pająk? Dead. Dead pająk? Dead pająk. Nic nie ma. Oprócz nietoperza. Mhm. Weź tu diaksy znajdź, o cześć. Tu nic nie ma. No dobra, dlatego się cofnąłem. Też nietoperza znalazł. Weź woda z lapisem idzie. Ja mam trochę głód. Okej. Okay. A to tą wodę czy czegoś nie kampi? Idzie w górę, to tam za dużo nie skampi akurat. To już jest wyjście na normalne kordy. Idzie na drugą stronę, o. Way. Pora sobie dopomóc. Chodziłaś, to widziałaś gdzieś ściekającą lawę z góry? O! No nie jestem. Nie, nie widziałam. Ja stąd właśnie wyszedłem tutaj. Na dole byłeś? Nie, nie. Tak cię chciałam zorientować, czy to nie przypadkiem tamta jaskinia, w której mówiłeś, że nic nie ma. O, pająk. A to Spider-Ham. Jesteś Spider-Ham. Nie, jestem Lego Spider-Ham. O, woda. Byliśmy. Pełne wiaderko. To nasz...
Ja nie wiem, gdzie ty poszedłeś. Znowu cię nie ma. Jestem obok. O tutaj. O tutaj. Łajza. Okna 4 zrobiłem. Wow. Ja się już zgubiłem, tak w sumie zacząłem się kręcić. A mamy gdzieś kordy domku? Nie, mam jakiś screen z kordami. Postawiłeś swoją latrynkę. Masz? Tak też właśnie widziałem, że mi światło zgasło i tak i... Nie skapnąłeś? Może trochę. O, woda. U nas nie było, a nie mnie. Ja znalazłem jakąś lawę i... To był trap. To był bait. Baitowali mnie na diamenty, bez diamentów. Ja też nic nie ma, god damn it. Musimy znaleźć moje loterynki. Okej. Ja wiem, że jak znajdziemy jeden diament, to już poleci. Już będzie taka spirala znaleźnych diamentów. Tam nie ma światełka na górze, czyli to nie moja woda. Sprawdzę, czy to moja woda. Bo ja stawiałam. Jup, ja stąd przyszedłem ogólnie. Latarynkę na górze i na dole. Mhm. Dobra, to ja idę szukać drogi powrotnej. Musisz poczekać na mnie. No dlaczego ty nie zbierasz złota? A po co? Jak to po co? Potrzebne jest już. A jakby za złotem tutaj były diaksy? To bym nie znalazł. I załamałeś mi. Nic nie ma. Dobra, ja tą wodą wpływam na górę z tego, co kojarzę. Tam mnie nie było. Gdzie jesteś? Żelaza. Widać tam tą naszą miejscówę, tylko że od góry. Ja tu mam wodę w wiaderku. Czy nie, tam byliśmy przed chwilą. Myślałam, że jak mówisz, że naszą miejscówę, to chodzi ci o to, skąd przyszliśmy. Nie. No patrz, jak pokopytkował cię. Dobra, widzę twoją latarynkę. Ja nie wiem, którędy ty poszedłeś. No, za tobą. A tutaj. No, ale było i do góry, i do dołu. Jak? A jest latarynka z wodą, czy bez? Z wodą. Czyż to nie to? Co? Co? Nie, no dobrze, widzę latarynek dużo. Nigdzie. Diament! Jak? Już tam byliśmy. Nie, nie byliśmy. Okej. No zobacz, no jest diament. Jaka, szukam drogi w dół. Postawiłam na tarynkę, żebyś widział z daleka. Ja sobie spłynęłam z góry. I on sobie tak po prostu tutaj był, tak? Taki odsłonięty. Tak, wylądowałam na nim. Jezus. U, jest drugi. Dwa. Go ominęliśmy, przeszkodziłem tędy. Chyba ty. Mnie tu nie było. Nie ma więcej. Masz? Ty co? Blisko. Na minus 19. Mhm. No dobra, czyli tutaj trzeba do góry. Patrz, tutaj był ten twój
Motylek. To było? Nie to perek. Nie, to nie to. Dobra, to co, wracamy na górę? Z tą wodą? No tak, idziemy dalej. Tam jest jeszcze jedna dziura do zwiedzenia, nie? Okej. Nie, bo się zastanawiałem, czy już poszłaś, bo nie widziałem. Czekam na ciebie. No już jestem na górze. No. Hey, wake up. Oj, dobrze wiesz, co robię teraz. Dobra. A tutaj skąd przyszliśmy? Chyba... Okej, latarynki. Ach, tam, dobra. Tam. Węgiel kopać. Tak, aha. Bielet. Co? Nic, tylko do twojego tunelu. No to trzeba się przejść jeszcze kawałek. I pamiętaj, zawsze za latarynkami. No. Dobra. Ej, bo już mamy pół godziny. Lul, to druga dziura w następnym odcinku. Tak, co dziura, to odcinek. Jakoś tak? To co, to my wam bardzo dziękujemy za oglądanie, jeśli odcinek wam się podobał. Co dziura, co odcinek. Tak, zostawcie łapeczkę w górę. O. Martina fell from a high place. Ja odwiedziłam tę dziurę już w tym odcinku, a wy... A widzicie, to my tam w kolejnym polecimy. Dzięki za oglądanie, do następnego, na razie, cześć. Żuwiczek, yo!